Witajcie, kochani. Chciałabym Wam dzisiaj przybliżyć sposób na oczyszczenie skóry, a nawet całego ciała za pomocą krwawnika i takich małych kuleczek jałowca. Może to być jałowiec w kulkach. Ja mam tu akurat suszony. Co my z tym robimy? Zrywamy sobie baldachy. Ja mam tu akurat świeży krwawnik z tego roku, właściwie dzisiaj zerwany. Zrywamy sobie te baldachy, te kwiatuszki. Ja przyjmuję tak dwie porządne garści krwawnika. Na 3 litry wody. Wrzucamy do garnka. Zalewamy to wodą. I doprowadzamy do wrzenia. Po chwili, jak to się tak zacznie, ale ogień ma być bardzo delikatniutki. Jak nam się to zagotuje, wyłączamy i przykrywamy przykrywką. Tak, żeby nam naciągnęło. Przystępujemy do drugiego, do zaparzenia jałowca. Tych właśnie kuleczek. Też właśnie dajemy albo kulki, albo sproszkowane te kuleczki jałowca i też zalewamy wodą i doprowadzamy do wrzenia. To jest ta sama zasada jak przy krwawniku. Też po zagotowaniu wyłączamy, przykrywamy przykrywką. Przystępujemy do tego prawidłowego zabiegu, nie wiem jak to nazwiemy. Wylewamy ten nasz przygotowany napar z krwawnika do miski. W międzyczasie przygotowujemy sobie dwa ręczniki. Nakrywamy całą głowę i pochylamy się, żeby zrobić sobie tą parówkę. Parówkę robimy około 5 minut. Nie ma potrzeby dłużej, bo te pory nam się i tak fajnie otworzą. W 5 minutach bierzemy gazik i oczyszczamy sobie skórę. Najbardziej takie te miejsca zanieczyszczone są wokół nosa, tu na podbródku, w kącikach jakieś czoło. Wyczyszczamy to bardzo starannie. Okaże się, moje kochane, że tego jest sporo, tych zanieczyszczeń. Kiedy już oczyścimy porządnie tą skórę, wylewamy ten napar lub w drugiej misce po prostu sobie wlewamy ten napar z jałowca, oczywiście bardzo gorący, i też robimy sobie parówkę na tej samej zasadzie co z krwawnika. Też się pochylamy, tylko że nie robimy tego już 5 minut, bo nie ma potrzeby. Pory mamy już doskonale otwarte. Chodzi nam tylko o zdezynfekowanie tej naszej skóry, tych otwartych miejsc i oczyszczonych miejsc, zdezynfekowanie dla akurat jałowcem, bo jałowiec ma bardzo fajne właściwości dezynfekujące, dlatego używamy tutaj jałowca. Po zdezynfekowaniu, właśnie tym króciutkim, bierzemy zimną wodę i spryskujemy porządnie twarz po to, żeby nam te pory się zamknęły. Spryskujemy tak solidnie tą twarz i nie wycieramy. Ta woda ma nam pozamykać fajnie te pory. To jest wszystko, co musimy zrobić. Zobaczycie, że cera będzie bardzo jędrna, napięta, spłycą się zmarszczki. To jest coś fantastycznego, fantastyczne zioło, nie tylko lecznicze, ale właśnie w celach kosmetycznych też użyte. Polecam,
po takim zabiegu nie będzie potrzebna wizyta w zakładzie kosmetycznym, bo nie będzie takiej potrzeby. Naprawdę wspaniale działa. Polecam, wykorzystuję to sama. Jeżeli można, jeszcze tak nadmienię, można to robić też w okresie zimowym, kiedy tego krwawnika świeżego nie mamy. Możemy to robić właśnie z suszonym krwawnikiem, aczkolwiek zawsze ziółka świeże mają większą moc. No bo jak się ususzy, to one tam wiadomo z czasem troszeczkę tracą. Także bardzo serdecznie polecam. Jeśli podobał Wam się mój filmik, to proszę o łapkę w górę i o subskrybowanie mojego kanału. Dziękuję i do usłyszenia. Pa, pa!